Dzień dobry, moi drodzy widzowie. Gram partię z Mariancellem. Tak się złożyło, że Mariancello gra na żywo w szachy na 3 minuty. Partia towarzyska, gambit hetmański. No i jedziemy. Bardzo mi przyjemnie. Jest to rewanż na pewno za symultane. Tym razem gambit hetmański ze strony Mariancella. Wcześniej graliśmy obronę Grünfelda. Tutaj wyprowadzenie figur. Wszystko pięknie działa. Normalnie na razie gramy debiut. Czas jest przede wszystkim bardzo, bardzo ważny. Skoczek D7. Dobra, myślę, że tutaj zagramy jak Alechin. Wieża C1 często się spotyka w gambicie hetmańskim. I teraz tak, co zagra Mariancello? Czy będzie C5 takie ostre, czy jednak zdyga lekko? Zobaczymy. Można zagrać oczywiście C6, B6, są takie opcje, ale ja tak gram na wyczekanie jednak. Oczywiście bicie też jest możliwe, mogę wtedy wybić spokojnie, gońcem wracam. No i jest świetnie. Goniec B4. Drugi raz figura poszła w debiucie. Dziwne zagranie, muszę powiedzieć. Hetman B3, od razu odstraszymy. Po wybiciu wybije pionkiem, żeby trzymać tutaj centrum. Może to nie jest zbyt dobre, skoro tutaj wieżę zmęczyłem. Znaczy zmęczyłem, zablokowałem. I teraz tak, tutaj to trzeba chyba wybić na D5. Skoczek jak wybije, to sobie wracam grzecznie, wyprowadzę gońca. Okej, okay, gońca sobie tutaj cofniemy. Mamy opcję C4 i goniec na D3. Na D3 pewnie będziemy grać. Goniec E2, może roszada. Słuchajcie, czuję się jakbym grał z arcymistrzem. Pozdrawiam, Mariancello. Dzięki, że mimo dużej kolejki zgodziłeś się zagrać. Wiem, że dużo widzów ma ochotę z tobą się zmierzyć. To jest naturalna sprawa. Tym bardziej dzięki za rewanż. Tak przy okazji. Moi drodzy, goniec D3. Planujemy sobie szybko zagrać tutaj C4, ale niekoniecznie. Mogę najpierw zrobić roszadę. Problemy z głowy. Tutaj E4 za chwilę. Figury są wyprowadzone. Ważna jest przede wszystkim taka solidna gra. C4 lecimy i zaraz zagramy C5. Zablokujemy tutaj. Ta wieża sobie nie pogra po linii C. Ten skoczek będzie musiał uciekać, chociaż się zastanowić trzeba na E4. Nie, nie mogę. Tutaj szybko idziemy sobie na C5, blokujemy go tutaj. A to wybicie, okej, okay, jest możliwe, ale zobaczcie, mam parę gońców. Oczywiście skoczek na F5, żeby tego zbić, zawsze tu pionki prostuję. Ewentualnie mogę wybić. Dobra, ja gram trochę szybko. Muszę dać Marianowi trochę więcej czasu. Może ja tutaj mu wrzucę trochę więcej czasu, żeby pomyślał. Nie wiem, czy się nie obrazi. Mam nadzieję, że nie. Zawsze trochę więcej czasu do pomyślenia. Sorry, Marian, partia troszkę dłużej może potrwać, żeby sobie poanalizować. Nie jest to złośliwość z mojej strony. Mam nadzieję, że się nie gniewa. To jest wyluzowany gość. Dobra, skoczek na G6 się poruszył. I teraz, moi drodzy, on tu będzie jakieś ataki pewnie przeprowadzał. I teraz tak, mogę zablokować go C6, mogę wyprowadzić następną figurę. Następna figura chyba wyjdzie do gry. Myślę, że to jest lepszy pomysł zdecydowanie. Zawsze po wybiciu mogę wybić tu wieżę i naciskać na pionka C7. Ewentualnie po wybiciu wybić pionkiem i otworzyć linię na hetmana, aczkolwiek to nie jest chyba moim głównym zamiarem. Tutaj jakiś goniec A6 jest bardzo niebezpiecznym ruchem. Wieża odchodzi, może wybicie. Tak, sądziłem, że tutaj skoczek będzie się na mnie rzucał. Mogę spróbować zagrać tak, ale teraz pytanie, czy mogę na przykład tu przepchać? Muszę się zastanowić. Zawsze taki ruch, a to dostanę skoczka tutaj na H4. I bardzo niebezpiecznie będzie mnie atakował. Teraz muszę chwilę pomyśleć. No właśnie, pytanie. Pytanie, co teraz zrobić? Goniec E4. Czy zagrać E4? E4 nie mogę, bo tutaj na D4 wisi. Może spróbuję zagrać królem na G2? Królem na G2, nie, ale boję się tego szacha. Nie chciałbym tutaj dostać tego szacha niebezpiecznego. Jakaś asekuracja musi być z mojej strony, tak mi się wydaje. Chwilę czasu mi upłynęło, i teraz tak, niech ja pomyślę. Może gońcem wrócimy. Może wrócimy sobie gońcem kulturalnie. Może goniec E2. Tak, tu otworzymy wieżę, tu będziemy F3 pilnować. Jak wybiję, to od razu tym, bez zastanowienia. Oczywiście jakieś tam F5 istnieje. Odbicie to nie jest niestety chyba dobre, chociaż założenie było takie, żeby zagrać skoczkiem i wybić tego gońca na G3. Okej, okay, mamy to. Tutaj jest bardzo stabilna pozycja. Pozycja białych myślę, że jest bardzo, bardzo przyjemna. Hetman D5 z opcją wymiany hetmanów. No, istnieje coś takiego. Istnieje coś takiego. Zagramy E4.
cztery. Wymienimy sobie hetmany na naszych zasadach. Coś mi to przypomina, jak graliśmy kiedyś. Tu zawsze mam wolną linię na A. Mogę też podprowadzić pionka mocno, przytrzymać go. Tak zniechęcić trochę Mariana tutaj w tej partii. Myślę, że tak to może wyglądać. Skoczek tutaj będzie się uskuteczniał. Lecimy B4, będziemy go tam zaraz atakować. Chociaż z drugiej strony, jak tu skoczek zagra, może warto zagrać wieża B1 i D5 i tego skoczka męczyć. Tak, żeby tak próbować ustawiać pionki na czarnych polach przede wszystkim. Jak skoczek C6, to nie wiem chyba, czy tak chce grać, bo skoczek zagra na A5 i on tam zawsze coś sobie będzie stał, ale Marian tutaj walczy dzielnie. Moi drodzy, to tutaj szybko wchodzimy gońcem na A6, męczymy tutaj bardzo przeciwnika. Wybijamy, tutaj się otwiera linia i wchodzimy wieżą na C7, bardzo aktywnie będziemy tutaj stali. Wieża też mogła wybić na B6, wieża mogła zbić na B6, ale miałbym bicie na C7, atakuje tutaj skoczka i teraz, moi drodzy, skoczek zagra na pewno na G6, podejdę szybko królem na E3, będę bronił pionka, zdwoję wieżę i będę chyba stał tutaj generalnie dobrze. Zobaczcie, że goniec zablokuje przede wszystkim, ja się nie śpieszę też z biciem pionka absolutnie. Teraz czarny stoi w takim małym cukcwangu, można powiedzieć. Jakieś F5 może próbować, ja cały czas królem wtedy idę do góry. Tu się nic złego nie dzieje. Ewentualnie E5 i D5. No można w ten sposób próbować. Czas nam się znowu zrównał. No cóż, jak troszkę Marianowi spadnie czas, znowu mu dodam. To jest partia towarzyska, oczywiście pamiętajmy o tym. Więc bez paniki. Idzie H4, idzie na mnie. Idę królem, jeżeli zagra H4, to jedę królem, jeżeli zagra H3, to ja wieżą. Wybił, wszystko wymienił, ok. Tam było wszystko pod kontrolą, pionki się wyprostowały, troszeczkę czasu Marianowi dodam, a tak troszeczkę nie za wiele. Spróbujemy go postraszyć teraz po wolnej linii. Teraz istnieje opcja wybicia i wieża na C7. Nie chciałbym też tutaj przedobrzeć, mam już 50 sekund, więc to jest, nie jest za dużo, ale dajemy możliwość Marianowi, bo wiem, że Marian to troszeczkę już partii rozegrał, jest pewnie nieco zmęczony. I teraz tak, jak tutaj dalej uskuteczniać? Wieża bije, no chyba wieża bije teraz pionka, trzeba w ten sposób zagrać i za chwilę zagramy tutaj wieżą na C7. Wieża A8 raczej musi zagrać, jak wieża A8, to wieża C7, tutaj wymienimy tę wieżę szybciutko. Wieża B8 jakaś będzie broniła piona, pion więcej, królem możemy zawsze w końcówce podejść, goniec jest silniejszy. Ajajaj, tu mnie zaatakował, moi drodzy, cóż za... Końcówka, tego nie widziałem, muszę zagrać i tutaj jeszcze mi wisi. Dobra, zbiję tu, wieżówka będzie bardzo równa. Szach jest na C2, ciekawe czy on to zauważy, ciekawe czy Marian to zauważy. Ajajajajaj, no to się porobiło, chyba skoczek C2 jest lepszy, ja muszę uciekać wtedy i próbować coś tam robić. A to jest remisowa końcówka, moi drodzy, to jest remisowa końcówka, niewiarygodne. Chociaż mogłem gońcem na D3 zagrać, byłoby lepsze. Ależ emocje, ale to jest kwestia czasu, czas tutaj nas goni przed przede wszystkim, no niewiarygodne, zbił jednak, poszedł na wieżówkę z pionem mniej i teraz pytanie, czy jestem w stanie tę wieżówkę wygrać. Na pewno muszę się zaaplikować wieżą na A7, królem również mogę przejść dosyć, przejdę pionkiem tutaj, żeby zagrać pionek na G5, bronić, zaraz zagramy sobie wieżą na A7. Od razu mogłem to zrobić, 20 kilka sekund do końca partii i zaraz na przykład jakaś wieża A7. Tutaj mamy szacha, szacha na królu, to jest bardzo ważne. I teraz właśnie, co on mi tu zagrał, moi drodzy? Idziemy tutaj aktywnie do mata. Jeżeli wieża zbije, idzie król D6 i tu jest prawie mat, bo jak będzie F6, to G6. Jak będzie F6, to będzie G6 i daje mata na A8. Moi drodzy, czy ta partia jest wygrana? Zaraz zobaczymy, ależ emocje wzięły górę, moi drodzy, co tu się wyprawia, niesamowite rzeczy, no chyba jest jednak mat na A8, udało się tu przeciwnika szukać, 19 sekund, 20, no i mamy G6, chyba posunięcie i tutaj wieża A8 wygrywa tę partię, zobaczcie, król nie ma opcji na F7, czas się zrównał, chyba to nie ma znaczenia, co by tutaj czarne nie zagrały, jest mat na A8, partia się troszkę wydłużyła i cieszę się z tego niezmiernie, dzięki Marian za partię, mat istnieje już tutaj. Aj, jaki remis, zwycięstwo serdeczne, dzięki. Dzięki wielkie. Dobrze, moi drodzy, na potrzeby materiału jeszcze jestem tutaj skłonny przeanalizować tę partię. To jest, myślę, że ważne. Zobaczmy, gdzie tu były błędy w debiucie. Silnik nam tutaj pewnie troszeczkę podpowie i sobie zobaczmy.
D4 nastąpiło, C4. Tu jest wszystko na razie normalnie w tym momencie. Sprawdźmy, czy w którymś, tutaj, w którymś momencie można byłoby zagrać lepiej. Skoczek D7, wieża C1, goniec B4. No właśnie, goniec B4 pokazuje jako słaby ruch, bo w debiucie druga ta figura znowu zagrywa. Można było C5 tutaj przykurzyć, fajne posunięcie. No cóż, poszło inaczej. Poszło hetman B3 też gorzej, jak widać, ale te pozycje mi się podobały. Tutaj bicie na C3, B6, bicie na D5, tak, skoczek. Tu przede wszystkim pionkiem trzeba było odbić. Na pewno na trzeba było odbić pionkiem na D5, mimo wszystko, że ten goniec jest zamknięty, jest super. No dobrze, poszło bicie skoczkiem, goniec G3, skoczek F6. Co można było zagrać inaczej? W tym momencie goniec B7, wyprowadzać kolejne figury. Skoczek F6, dobra, tu goniec D3, C4 można było wcześniej zagrać, tak jak wspominałem. Roszada, wieża C8. No właśnie, tutaj jest, tutaj też E4 było ciekawym zagraniem, takim standardowym. E5 i goniec H4. Jak czarne nie mają czarno-polaka, to w ten sposób można by było sobie tutaj fajnie poradzić. Znaczy czarne mają gorzej troszeczkę zdecydowanie, ale zagrałem C4 ze swoim konkretnym planem. Czy C5 pokazuje? Nie. Wieża z F na D1. Tutaj silnik podpowiada, żeby zagrać i to trzymać, no ale poszło C5. Goniec wybił, no właśnie, wymiana tutaj tego skoczka niby psuje strukturę pionów, ale jednak to nie jest najlepsze. Skoczek G6, wieża D1, skoczek H5, ok, skoczek H5 widzicie, że nie najlepsze. No ciężka pozycja czarnych, powiem tak. Para gońców jednak tu jest silniejsza, wieża w gotowości. Goniec E2, no i Marian wziął hetman D5. Zobaczcie, że teraz pokazuje, żeby bić. A to ciekawe, ja tego nie zrobiłem, jak widzieliście w partii. Tutaj wybić CB. Aha, i goniec A6 i męczymy, a ten pionek jest bardzo słaby. No właśnie, a jak na przykład pionek wybiłby tutaj, to mimo wszystko zagrywamy sobie tak. Wieża A8, goniec B7, a jak wieża zbija na A2, to wieża C7 i kolejne pionki giną. No tak, wszystko jasne, moi drodzy. Komputer prawdę nam powie w tym momencie. Ja zagrałem E4, czyli słabe posunięcie, ale nadal przewaga jest utrzymana. Skoczek E7, B4, wieża D8. Ta analiza jest oczywiście trochę szybka, ale tu już widzieliście, że te ruchy są w miarę dobre. Bicie nastąpiło. Wieżą jakby poszło bicie. No nie najlepsze, bo ja biję tutaj, zdobywam pionkę, ale ta wieżówka mogłaby być do uratowania generalnie. Bicie pionkiem, no właśnie, wieża C7 i tu jest niedobrze. Moi drodzy, F4, jak widzicie, maszyna podpowiada, żeby te piony podciągnąć, nie pozwolić na E5, tu wszystko stoi dobrze. Można było podciągnąć F4, F3 i królem szybko pójść do centrum. To wygląda całkiem dobrze. No wieża C7, skoczek, król podszedł, H5, król podszedł, H4. Cały czas jest przewaga białych, mimo wszystko król F8, wieża z D na C1, tak podpowiada silnik, skoczek, a i B5 pokazuje, żeby grać. B5, żeby nie skontrować. Coś mi się tutaj przywidziało. Wieża A8, wieża A7, przepraszam. No tak, tak, żeby tutaj zagrać na B5 i to wszystko trzymać. No właśnie, mój błąd. Tak, to bym wszystko ładnie przytrzymał. Blokada. Ważna nauka, nawet z takiej partii blitzowej. No poszło bicie, wymiana, tak. I tutaj się pozycja wyrównała. No właśnie, wyrównała się tu pozycja. Skoczek C6. Kontrę złapały czarne. Wieża B8, skoczek zbił. No i jeszcze goniec na D3. Albo, no tak, goniec na D3. To też remisowa końcówka, remisowa końcówka. No Marian mógł zagrać skoczkiem na C2, król F4, skoczek B4, to jest remis. No to był remis, moi drodzy. No nie ma siły, żeby teoretycznie tutaj wygrać białymi i czarnymi tak naprawdę przy w miarę poprawnej grze, niekoniecznie bardzo mocnej poprawnej, ale Marian wybił, zmęczony chłopak, grał dużo partii przede mną tutaj z widzami. Bicie, no tak, i ta wieżówka jest teoretycznie, chyba teoretycznie remisowa, chociaż 4 na 3 to jest chyba teoretycznie wygrana, zależy od pozycji. Zagrałem G4, widzicie, teraz jest remis, wieża B3 powinienem zagrać, król E7. Ja tutaj wieża A7 zdecydowanie powinienem szybciej zagrać, ale tu mieliśmy mało czasu przede wszystkim. Poszło G5, tak, tak, no wieża D3, no właśnie, to są błędy, bo wpuszcza wieżę na A7, tak. G6 pokazuje? A dlaczego nie król na E5? Aha, bo tu teraz jest G6 i nie ma tego motywu mimo wszystko. Dlaczego G6 jest takie silne bicie? I teraz król E5. Aha, moi drodzy, wieża F3 bije na E6, wieża F6 i te pionki dochodzą.
To jest teoretycznie też wygrana, faktycznie, tylko więcej ruchów trzeba zrobić. No tak, końcówki wieżowe są najtrudniejszymi końcówkami. Poszło bicie, ale tutaj Marian niestety się pomylił i po król d6 dajemy mata w trzech posunięciach. No jeszcze f5 i tutaj, no właśnie, właśnie. Jest mat nieunikniony na a8, jak zagramy tak, to jest strzał tutaj i wieża b8. No nic, dzięki Marian za grę. W sumie rewanż za symultane się udał, ale wykaraskałeś się mimo wszystko, żeby remis utrzymać. Ja tam popełniłem błąd. No, szachy to gra błędów. Bardzo mi miło. Spontaniczna walka z Marianem. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Życzę zdrowia i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.